Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, witam Państwa. Agnieszka Stachurska w programie Przekrój tygodnia. Moimi gośćmi są dzisiaj długo oczekiwany prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam panią redaktor. Pani Katarzyna Wiśniewska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Jacek Rudzieniec, Stowarzyszenie Płock-Tumy. Dzień dobry. I Wioletta Kulpa, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. A porozmawiamy dzisiaj o sytuacji w Domu Pomocy Społecznej Przyjaznych Serc w Płocku. Głośna stała się ostatnio sprawa przywrócenia do pracy Piotra Ostrowickiego, byłego i obecnego już dyrektora DPS-u, ale i innych wyroków sądowych, które nakazywały przywrócenie do pracy, na przykład dawny kierownik pani Dagmary Bartosiak. Po wyroku sądu drugiej instancji zdecydowano, że w DPS będzie funkcjonowało dwóch dyrektorów. No, według pracowników spowodowało to dezorganizację w placówce i chociaż w końcu pozostawiono jedynie dyrektora Ostrowickiego, to pozostająca na 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia bez konieczności świadczenia pracy pani Joanna Alberska będzie pobierała nadal dyrektorską pensję. Co sądzicie Państwo o tej sprawie, ale chciałabym, korzystając z obecności pana prezydenta, zapytać, co takiego zrobił pan Piotr Ostrowicki, że zasłużył na zwolnienie dyscyplinarne? Pani redaktor, drodzy Państwo, rzeczywiście blisko 3 lata temu zapadła decyzja o tym, że pan dyrektor Ostrowicki został zwolniony dyscyplinarnie. Było to efektem kontroli, jaka miała miejsce w DPS-ie, kontroli, która wykazała, że pana Ostrowickiego po prostu nie było w pracy. Takie sygnały jako prezydent miałem również wcześniej, bezpośrednio z samego DPS-u, od pracowników, że pan dyrektor Ostrowicki wyjątkowo rzadko pojawia się w pracy. Kontrola, która weszła do DPS-u, rzeczywiście sprawdziła na monitoringu, że 3 dni, bo tyle przejrzała monitoring, nie było pana Ostrowickiego w ogóle w pracy. Nie przychodził, nie było wiadomo, gdzie był, nikt nie miał tej wiedzy, nikogo nie informował, ani wiceprezydenta, ani dyrektora MOPS-u. W efekcie rzeczywiście zostało mu wręczone wypowiedzenie dyscyplinarne. Te 3 dni to były 3 dni, które zostały zabezpieczone na monitoringu. Niestety w nocy ktoś przyszedł i skasował wcześniejsze zupełnie nagrania, wszystkie wcześniejszych dni. Sprawa została zgłoszona przez Urząd Miasta do prokuratury. Niestety prokurator umorzył sprawę z powodu niewykrycia sprawców, bo rzeczywiście na monitoringu nie było widać, kto wchodzi, bo był zakapturzony do DPS-u, do gabinetu dyrektora i kasuje te wcześniejsze nagrania. Natomiast opierając się na tych 3 dniach, sąd zbadał gruntownie sprawę, badał ją prawie 3 lata i orzekł, że rzeczywiście pan dyrektor nie był wówczas w pracy, był w zupełnie innych miejscach, co zresztą pan dyrektor uzasadniał w różny sposób. Natomiast wydaje mi się, że jednym z takich koronnych, może nie koronnych, ale istotnych dowodów było to, że pan dyrektor Ostrowicki powiedział, że kiedy zostawał dyrektorem, to umówił się z moim poprzednikiem prezydentem Milewskim, że nie musi chodzić do pracy, że ma nienormowany czas pracy, że właściwie to nie jest to jak gdyby określone nigdzie. I w efekcie, kiedy został przesłuchany pan ówczesny były prezydent Milewski, potwierdził to, sąd uznał, że w takim wypadku, no rzeczywiście być może pan dyrektor Ostrowicki nie musi chodzić do pracy i przywrócił pana dyrektora Ostrowickiego na stanowisko dyrektora. Ja, wykonując wyrok sądu, również przywróciłem pana Ostrowickiego na stanowisko dyrektora. Ale dopiero po drugim wyroku sądu. Tak, oczywiście po drugim wyroku sądu. Odwołałem się od pierwszej instancji. Mhm. Zgodnie zresztą z prawem. A jeżeli chodzi o przypadek pani kierownik Dagmary Bartosiak? Ten przypadek dotyczy zwolnienia pani Dagmary Bartosiak przez dyrektora DPS-u.
Czyli tutaj musiałaby pani redaktor zaprosić panią dyrektor DPS-u, panią Alberską, i wówczas mogłaby podać przyczyny, dla których pani Bartosiuk została zwolniona, bo o ile w przypadku dyrektora Ostrowickiego decyzję podejmuje prezydent miasta, o tyle w przypadku wszystkich pracowników DPS-u decyzję podejmuje dyrektor. Rozumiem. A czy pan jako prezydent uważa, że wydatkowanie z środków publicznych na taki cel jak odszkodowania, czy kancelarię prawną wynajętą w Warszawie, no to jest słuszny cel akurat w tych obydwu przypadkach? Ja powiem tak, no za każdym razem, kiedy każdy urząd czy każda jednostka ma obsługę prawną. Oczywiście w szczególnych przypadkach może także mieć tą obsługę prawną zewnętrzną i ona jest czymś naturalnym, normalnym w każdym przedsiębiorstwie, czy to jest PKN Orlen, czy to jest Urząd Miasta, czy to jest inna jednostka, i ta obsługa prawna w tym momencie rzeczywiście bada tego rodzaju sprawy, reprezentuje miasto albo reprezentuje każdą taką jednostkę przed sądem i tutaj nie ma w tym nic zwyczajnego. Tak po prostu zawsze funkcjonowało i to bez względu na to, kto był prezydentem, czy kto był dyrektorem jakiejś danej jednostki, czy prezesem PKN Orlen. To może oddajmy głos pozostałym naszym gościom. Pani Wiolu, bardzo proszę. Ja skrupulatnie sobie notowałam pewne wypowiedzi pana Nowakowskiego. Znaczy tak, powiem w ten sposób. Dla mnie pana opowieści o zakapturzonym człowieku, który niszczy nagrania z taśm ochrony czy monitoringu, są troszkę dziwne, no bo to tak jakbyśmy uczestniczyli w jakimś filmie kryminalnym. W każdym bądź razie wyrok sądu jest taki, że pan Ostrowicki został przywrócony do pracy. Nie wiem, czy ktokolwiek się z nim umawiał, że może nie chodzić do pracy. Pytanie jest zasadnicze, jaką miał umowę? Czy miał system pracy zadaniowy, czy godzinowy? I to jest bardzo istotne, bo każdy odpowiada za wykonanie swoich obowiązków pracy. I w związku z tym jest kwestia do tego, żeby wrócić, jaką miał umowę. Prawdopodobnie sąd przywrócił pana Ostrowickiego, dlatego że miał system pracy zadaniowy, a nie godzinowy. I to jest jedna kwestia. Druga sprawa dotyczy wydatkowania ze środków publicznych. Pan, gdyby był, to jest pytanie, nie wiem, być może pan odpowie, być może nie, tak jak nie odpowiedzieliście państwo mi na inne pytanie, które postawiłam na sesji, ale zaraz do niego przejdę. Gdyby był prezesem firmy prywatnej, czy by sobie pozwolił na to, żeby ze środków swojej firmy wydatkować 200 tysięcy złotych na postępowania sądowe i wynajmowanie kancelarii warszawskich, przy czym zatrudnia się prawników w swoich jednostkach, czyli i w MOPS-ie, który pełni rolę nadzorczą, prowadzącą nad DPS-em, i w DPS-ie samym jako takim, zatrudnianie prawników po to, żeby omijając ich dodatkowe koszty tworzyć i jeszcze zatrudniać bezpośrednio celową kancelarię z Warszawy po to, żeby prowadzić postępowanie prawne. To jest 200 tysięcy złotych. To naprawdę są olbrzymie pieniądze. Ja przypomnę, że niedawno dyskutowaliśmy też i na komisjach, i na sesji o pozbawieniu organizacji pozarządowych środków finansowych na działanie świetlic środowiskowych i klubów profilaktyki. 200 tysięcy złotych dla tych świetlic, gdybyśmy powiedzieli, to jest olbrzymia kwota. A my tutaj lekką ręką sobie wydajemy 200 tysięcy, bo pan prezydent postanowił odwoływać się cały czas od wyroku. Dobrze, pan mówi o tym, że pani Dagmara Bartosiak decyzję podjęła pani dyrektor, tylko nie sądzę, żeby pani dyrektor sama z własnej inicjatywy, bez konsultacji albo z prezydentem Siemiątkowskim, albo z panem bezpośrednio, podejmowała kolejne decyzje o odwołaniu od wyroku sądu po zwolnieniu pani Bartosiak i po wyroku przywracającym tą panią do pracy, tak samo jak z panem Ostrowickim, żeby nie konsultować tego z prezydentami w kwestii, czy się odwoływać, czy nie, bo to są dodatkowe koszty dla jednostki. Bo to są koszty, które DPS ich nie ma, bo DPS otrzymuje tylko środki finansowe bezpośrednio na funkcjonowanie jednostki, na opiekę mieszkańców i na zatrudnianie tam pracowników. Czyli nie sądzę, żeby to toczyło się poza panem albo poza panem prezydentem Siemiątkowskim. Na pewno doskonale panowie wiedzieliście i pani dyrektor Alberska miała zgodę na to, żeby odwoływać się od wyroku. Od wyroku osoby, pracownicy, którą zwolniono z rażącym naruszeniem przepisów prawa, ponieważ jest przedstawicielem związków zawodowych, była chroniona ustawą o związkach zawodowych, między innymi. Wtedy była zatrudniona, była chroniona i państwo nie poprosiliście o opinię związków zawodowych i zwolniliście ją, mimo że była chroniona z tytułu tej ustawy. To jest jedna kwestia. Ja jeszcze nie skończyłam, panie prezydencie, wtedy będzie, gdy pan będzie miał głos, to pan będzie dalej to komentował.
kancelarie jako usługi zewnętrzne, poza zatrudnieniem prawników, to jest jedna kwestia. Teraz jeszcze jest pytanie i wrócę do tego, że zadałam pytanie na sesji, na której nie otrzymałam odpowiedzi. Czy to jest prawda, że wydaliśmy 36 tysięcy na kancelarie warszawskie na obsługę właśnie tych spraw sądowych, o których rozmawiam, między innymi pana Ostrowickiego? Na to nie otrzymałam odpowiedzi. Kolejna rzecz to jest wyrzucanie usług zewnętrznych. Pani Alberska wyrzuca usługi na zewnątrz, między innymi usługi prawnicze i nie przez przypadek. Dziwnym trafem znów trafiło na firmę Hollywood Sierpca, która zarówno ma usługi prawnicze w Szpitalu Świętej Trójcy, jak i w DPS-ie. Ale dlaczego w takim razie, jeśli pan dobrze ocenia, bo z tego co słyszałam na spotkaniu z pracownikami, pan dobrze ocenił pracę pani dyrektor Alberskiej, to dlaczego w takim razie pan nie ocenia pracy merytorycznej dyrektora, który wyrzuca usługi pralnicze, między innymi na zewnątrz, tworząc dodatkowe koszty, pomimo tego, że pracownicy i tak te usługi robią bieżąco na miejscu, bo firma Hollywood nie jest w stanie wszystkiego zrealizować. To poprosimy o głos pana Jacka. Nie chcę przyglądać się bardzo mocno powodom tego zwolnienia i tej całej sytuacji, ponieważ, no nie oszukujmy się, ona mi tak wygląda na trochę znowu słynną polsko-polską wojenkę i trochę kontrowanie swoich pracowników obcymi pracownikami, ale chciałbym zwrócić uwagę tak naprawdę na efekt tej całej sytuacji, ponieważ on jest tak naprawdę tutaj ważny. W pewnym momencie mamy jednostkę organizacyjną, która jest zarządzana przez dwie osoby na równorzędnych stanowiskach, które mają równorzędną odpowiedzialność i równorzędne prawa. Ja już nie wspomnę, że również i takie same uposażenie, jak wiemy. Wydaje mi się, że powinniśmy wszelkimi krokami, może nie chodzi tylko i wyłącznie o DPS, ale w ogóle o wszelkiego tego typu organizacje, za wszelką cenę starać się unikać takich sytuacji, które rzeczywiście bardzo mocno biją w kieszeń podatnika. No i z drugiej strony rzeczywiście osłabiają wizerunek zarówno placówki, zarówno tych, którzy tą placówką zarządzają i ją organizują w jakikolwiek sposób, i powoduje naprawdę utratę zaufania do takiej instytucji, która rzeczywiście tym zaufaniem powinna się szczycić. Dlatego zdecydowanie uważam, że takich sytuacji należy po prostu unikać. I wydaje mi się, że to też, jeżeli popatrzymy na sprawę odwołania się zwolnionego dyrektora, który został przywrócony mimo wszystko do pracy, pytanie brzmi, jaka była waga materiałów, które zadecydowały o tym, że został zwolniony. Pani Kasiu? Ja, podobnie jak Jacek, nie mam zbytnio doświadczenia w tym temacie. Na szczęście nikt z moich znajomych, bliskich członków rodziny nie korzystał z DPS-u tego, więc trudno jest mi się wypowiedzieć, jak wyglądała sytuacja przed zwolnieniem, jak po zwolnieniu. Swoją wiedzę generalnie opieram o artykuły prasowe i szczerze mówiąc, bardzo uważnie czytałam komentarze, które były umieszczane pod artykułami. I te komentarze wskazywały właśnie na to, że jest wewnętrzna wojenka, nawet pomiędzy zwykłymi pracownikami. Więc dla mnie osobiście bardzo cieszę się, że w pewnym momencie zadziałała maksyma, że twarde prawo, ale prawo, że został wyrok wykonany i w pewnym sensie zamyka to sprawę. Nadrzędną w tym momencie jest dla mnie sprawa dobra osób, które znajdują się pod opieką pracowników. Z wpisów wynikało, że oni sami też są rozdarci, niepokoją się, nie rozumieją, co się dzieje, jeżeli jest dwóch dyrektorów. Cieszę się, że ta sytuacja ma swój koniec. Mam nadzieję, że szczęśliwy przede wszystkim dla podopiecznych. A jeżeli chodzi o finanse, no to musimy ich bardzo pilnować i mam nadzieję, że po prostu podobna sytuacja się nie powtórzy.
No, na szczęście jeszcze tutaj dodam, nie musieliśmy korzystać z jakiegoś ewentualnie zewnętrznego mediatora. Gdyby była jakakolwiek próba jednak mimo wszystko podtrzymania tych dwóch dyrektorów, tak, to mogło się też różnie skończyć. Szanowni Państwo, rzeczywiście tutaj sytuacja, to co najważniejsze tutaj, co wybrzmiało, rzeczywiście jeśli chodzi o podopiecznych DPS-u, oni przez cały czas, choć sytuacja była niekomfortowa z punktu widzenia chyba najbardziej prezydenta, bo rzeczywiście to nienormalna sytuacja, gdzie jest dwóch dyrektorów, podopieczni przez cały czas byli zaopiekowani. Tutaj absolutnie w żadnym momencie nie było żadnej sytuacji, która mogłaby w jakikolwiek sposób zaburzyć funkcjonowanie DPS-u. Cieszę się, że rzeczywiście ona została zamknięta, dura lex sed lex, rzeczywiście prawo jest prawem i w tym momencie wyrok sądu musiał zostać wykonany. Ja tu nie mam żadnych wątpliwości, że tak powinno być. Natomiast powtórzę jeszcze raz, no, najchętniej bym nie komentował w ogóle wyroku sądu. Kiedy podejmowałem decyzję o zwolnieniu pana dyrektora Ostrowickiego, byłem przekonany w 100%, że jest to słuszna decyzja. Natomiast no, z wyrokiem sądu się nie dyskutuje. Trzeba go po prostu wykonać. Sprawa jest zamknięta. W kontekście... Panie prezydencie, jeżeli mogę, gdybyśmy mogli dokończyć po przerwie jeszcze. Oczywiście. Spotykamy się po wiadomościach lokalnych. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, spotykamy się po przerwie. Przypomnę, że moimi gośćmi są dzisiaj pan Andrzej Nowakowski. Jeszcze raz witam bardzo serdecznie. Katarzyna Wiśniewska. Jeszcze raz witam. Jacek Grudzieniec. Dzień dobry, jeszcze raz. I Violetta Kulpa. Witam po przerwie. I ponownie oddajemy głos panu prezydentowi. W kontekście tych paru zarzutów przedstawianych przez panią Violettę Kulpę, powtórzę jeszcze raz. Kwestie obsługi prawnej, która obejmuje każdą firmę, czy to jest Urząd Miasta, czy DPS, czy Orlen, to jest kwestia rzeczywiście ważna, dobra i potrzebna w każdym celu, bo sprawy pracownicze są często bardzo trudne, zawiłe. Tutaj dla mnie sprawa była oczywista, jeśli ktoś nie chodzi do pracy, w tym momencie nie powinien pełnić funkcji dyrektora, bo nadzór nad placówką powinien być na bieżąco. Okazało się, że sąd uznał inaczej. Ja muszę się z tym pogodzić, nie mam innego wyjścia. Jestem przekonany, że w tej chwili pan dyrektor będzie już lepiej, dużo lepiej sprawował swoją funkcję i sobie z tym będzie dużo lepiej radził. Natomiast odnosząc się jak gdyby do pani Alberskiej, bo tutaj pani Kulpa zakwestionowała, mówiąc, że podjęła jakieś takie decyzje dotyczące pralni, nie pralni, chciałbym powiedzieć, że pani Alberska, pani dyrektor Alberska przez ostatnie prawie 3 lata wręcz wzorcowo prowadziła DPS. Oczywiście to są pensjonariusze, to są ludzie, którzy wymagają bieżącej, często całodobowej opieki, wsparcia i ogromnego zaangażowania także dyrektora, nie wspominając o poszczególnych pracownikach. Natomiast działania, które zostały przez panią Detę Alberską podjęte, między innymi, a które były pewnym zaniedbaniem tuż przed zwolnieniem pana dyrektora Ostrowickiego, to były na przykład działania związane z dostosowaniem budynku DPS-u do wymagań przeciwpożarowych. To spadło już na panią Detę Alberską, cały czas DPS funkcjonował, a te wszystkie działania były podjęte, zrealizowane i dzisiaj DPS spełnia wszystkie wymogi, także przeciwpożarowe. No, rzutem na taśmę jeszcze w tym roku, decyzją oczywiście także Rady Miasta, został i staraniem pani dyrektor, bo pozyskała część środków z funduszu, zostanie kupiony bus do przewozu osób niepełnosprawnych. Także te ostatnie 3 lata to była ta rzeczywiście ciężkiej, ale także bardzo dobrej pracy, za którą chciałbym pani dyrektor Alberskiej podziękować. Dzisiaj będzie pan dyrektor Ostrowicki miał dosyć komfortową sytuację, bo te sprawy, które wymagały załatwienia realizacji, zostały załatwione, natomiast pozostaje oczywiście bieżące, bardzo istotne, bardzo ważne zarządzanie DPS-em i to, co najważniejsze, opieka nad pensjonariuszami, nad osobami, które są w DPS-ie. Jeśli mogę tylko podkreślić jedno zdanie. Pan powiedział, że to nienormalne, że jest dwóch dyrektorów. Okej, tylko kto doprowadził do takiej sytuacji? Między innymi pan. Bo w momencie, kiedy toczy się postępowanie sądowe, to jest tak, jakby
kobieta, która idzie na urlop macierzyński, nie miała gdzie wrócić, bo jest zatrudniana na jej miejsce już docelowo osoba. To jest dokładnie, adekwatnie ten sam przypadek. Czyli toczy się postępowanie, pan nie jest w stanie przewidzieć, jaki będzie wyrok sądu, co się wydarzy za rok, za dwa, za trzy lata w tym przypadku. Czy zostanie ten pracownik przywrócony do pracy, czy też nie przywrócony, czy ja będę się odwoływał, czy nie odwoływał. W związku z tym to jest nieprzewidywalna sytuacja. Pan jako prezydent podjął sam decyzję, że zatrudnia docelowo na miejsce dyrektora DPS-u innego dyrektora. Czyli de facto to pan stworzył tą kuriozalną sytuację, którą teraz pan mówi, że to nienormalne. Okej. Okay. Absolutnie nie zgadzam się. Tylko teraz zatrudnił pan drugą osobę. Sytuacja była taka, na którą też państwo tu zwracają uwagę, że było przez pewien czas dwóch dyrektorów. I to wcale nie była dobra atmosfera ani dla mieszkańców, ani dla pracowników, którzy... Był taki materiał wyemitowany w telewizji, gdzie wypowiadali się pracownicy, mówili, że mieli dwie sprzeczne decyzje czy polecenia wydawane przez dyrektorów i nie wiedzieli de facto, kogo słuchać. Natomiast wprowadzenie drugiego dyrektora do jednostki, wypłacanie dwóch wynagrodzeń dyrektorskich dodatkowo. Niech pan jeszcze przyjrzy tak super prowadzonemu DPS-owi, jak pan twierdzi, przez panią dyrektor Alberską, jak wygląda ilość kadry kierowniczej w DPS-ie. Bo za pana Ostrowickiego, z tego co wiem, to było 6 kierowników, 7 był dyrektor, a teraz mamy 12 łącznie z dyrektorami. A teraz czyli albo pani jest, nie wie, albo kłamie. Czyli teraz jest, czyli teraz kulpą, jest bo taka... To jest nieprawda. Sekundkę. Ale to jest nieprawda, no dobrze, nie można mówić niech pan nieprawdy. W takim razie... kierowników, no nie, naprawdę. Powiedziałam z kadrą dyrektorską, panie prezydencie, czyli mamy 10 kierowników plus dwóch dyrektorów. Kłamstwo. I teraz pytanie, co się stanie, proszę odpowiedzieć... Proszę odpowiedzieć, bo tak łatwo, pan mówi, ja mam informację, że z 10 kierowników plus dwóch dyrektorów, czyli mamy 12-osobową kadrę kierowniczą. Jeśli pan ma inne informacje, to proszę w takim razie mi przedstawić to na piśmie. Jaki jest schemat organizacyjny, ile jest kierowników w DPS-ie? Pani przeprosi i powie, że okłamała pani naszych ja widzów, słuchaczy. Ja nikogo nie okłamuję, panie prezydencie. Jeśli proszę nie nadużywać słów, które pan w tej chwili wyraża. Albo będziemy rozmawiać merytorycznie. Kadra kierownicza jednak się zwiększyła. Zwiększyła się, za ale nie w taki sposób, jaki mówi pani. No dobrze, Kulpa, tylko absolutnie. Jakie były zasadności zwiększenia kadry kierowniczej? Czy była zwiększona ilość mieszkańców? Czy była zwiększona jakość świadczonych usług? Czy były zwiększone inne elementy, które miałyby wpływ na to, że nagle trzeba zwiększać kadrę kierowniczą? To są środki finansowe, które wydajemy, bardzo wysokie wynagrodzenia, które wydajemy w stosunku do osób, które powinny się opiekunowie, rehabilitanci bezpośrednio być z mieszkańcami i nimi opiekować, nimi zajmować po to, żeby jeszcze była lepsza opinia o DPS-ie, po to, żeby tutaj było jak najwięcej osób, które będą z tego zadowolone. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, o której pan mówi, że trzeba wydawać pieniądze na prawników i porównuje pan się między innymi z innymi firmami typu Orlen. Tylko różnica jest taka, że pan dysponuje środkami publicznymi i powinien pan z rozwagą wydawać te środki publiczne i nie podkreślać, ja tylko zadałam panu pytanie, czy będąc właścicielem firmy prywatnej zdecydowałby się pan na wydanie 200 000 zł na postępowanie niech sądowe. Niech mi pani powie, kto jest właścicielem PKN natomiast, Orlen. Natomiast jeśli chodzi o działalność pani Alberskiej, to właśnie za czasów pani dyrektor Alberskiej wystąpiło między innymi pomylenie leków. Mieliśmy skargę na komisji rewizyjnej od osób, które uczestniczyły, została ukarana chyba osoba, która bezpośrednio to robiła, tylko gdzie jest nadzór? Druga kwestia, skargę zgłosili rodzice jednej z mieszkanek, która zmarła w konsekwencji w szpitalu, mówiąc o tym, że miała połamane żebra przy rehabilitacji. Też nie do końca zostało to wyjaśnione. Nie zostało wyjaśnione, absolutnie nie miało nic wspólnego z DPS-em. Niestety mamy, były dokumenty, które świadczyły o tym, że taka, a nie inna była sytuacja. Natomiast fakt jest taki, że samych rodziców w DPS-ie i tutaj jakby chyba byliśmy zgodni zarówno z panią Alberską, jak i my jako członkowie komisji, potraktowano nie tak. Bo w momencie śmierci dziecka powinno się empatycznie podejść do tych rodziców i pomóc im.
a im po prostu dano decyzję, pochodziło oświadczenie opiekuńcze, żeby uzyskać po tej zmarłej córce. Wręczono im decyzję, nie kierując ich do prawnika, jaki mają środki, drogę, co mogą dalej zrobić. Potrzebne jest spotkanie z tymi ludźmi, którzy są naprawdę w trudnej sytuacji po stracie dziecka, a tego nie było. Tego nam zabrakło wtedy i doszliśmy do wniosku, zresztą sami wówczas na komisji rewizyjnej pokierowaliśmy tych państwa do prawnika na misjonarskiej, gdzie będą mieli bezpłatną poradę prawną. Dlaczego tego nie zrobili pracownicy DPS-u, którzy powinni pokierować wtedy tych ludzi, gdzie mają się udać? Potrzebne jest po prostu podejście empatyczne, potrzeba jest podejścia do tego DPS-u jako do domu, bo tam to jest dom dla tych ludzi. Tam jest potrzebne ciepło, oparcie, spokój wewnętrzny, a nie tylko i wyłącznie no, w jakiś sposób jeszcze tlenie tych konfliktów. Po co to było? I teraz pytanie do pana. Czy pani Alberska wraca do MOPS-u, bo jak wiem została stamtąd przyjęta na stanowisko dyrektora? Do kiedy będzie miała tak wysokie wynagrodzenie na funkcji dyrektora i kiedy powróci ewentualnie na swoje wcześniej zajmowane stanowisko, żebyśmy nie musieli z pieniędzy podatników wypłacać drugiej pensji dyrektorskiej. Pani przewodnicząca, w tym momencie pani dyrektor Alberska jest na okresie wypowiedzenia. Ja dzisiaj nie odpowiem pani, czy w ogóle i kiedy ewentualnie, ani tym bardziej na jakie stanowisko wróci i czy w ogóle wróci pani dyrektor Alberska do MOPS-u. Rzeczywiście, kiedy wygrywała konkurs na dyrektora DPS-u, wcześniej pracowała w MOPS-ie. Natomiast co będzie w przyszłości, no to ja dzisiaj nie będę wróżył. Absolutnie. Panie Natomiast prezydencie... ja chcę tylko powiedzieć, że kwestie pracownicze zawsze są kwestiami bardzo trudnymi. Pani przewodnicząca, kiedy donosiła na przewodniczącego Jaroszewskiego do prezesa spółki zależnej PKN Orlen, w tym momencie pewnie też miała świadomość, że pan przewodniczący Jaroszewski zostanie tak zwolniony. Rozmawiali? Został merytorycznie, jak najbardziej. Nie, zwolniony, zostało mu wręczone zwolnienie dyscyplinarne, które następnie zostało zmienione. Zostało także mu... Na jego prośbę. Zostało również wypłacone mu w tym momencie no, odpowiednia kwota, która jest... Tylko rozmawiamy o DPS-ie, panie prezydencie, bo ja widzę, że pan Jaroszewski znalazł pracę w spółce miejskiej. Nie, ale sekundkę, kwestia bo albo rozmawiamy o problemie DPS-u, albo pan rozmywa temat, ale teraz bo to jest pani dla pana trudne. Ja pani nie przerwałem. Ale rozmawiajmy o DPS-ie. No, będziemy rozmawiać na te tematy, które są ważne. Ja mówię, pokazuję punkt widzenia pracowniczy. Jeśli chodzi o DPS, zgadzamy się wszyscy. Najważniejsi są pensjonariusze. Pensjonariusze w tym całym zamieszaniu absolutnie przez cały czas byli w pełni zaopiekowani. Każdy się troszczył o nich. A co i to jeden mleków? I drugi dyrektor. Zawsze znajdują się różne sytuacje, które są później rozwiązywane. Natomiast absolutnie wszyscy pensjonariusze byli w całym tym czasie zaopiekowani maksymalnie. Natomiast kwestie pracownicze, o których tu rozmawiamy, są trudne i to bez względu na to, czy mówimy o firmie taką, jaką jest DPS, czy Urząd Miasta, czy też PKN Orlen. Jeśli są podstawy i ktoś uważa, że są podstawy na dyscyplinarnego zwolnienia, to ta dyscyplinarne zwolnienie następuje. Mhm. Można w trakcie, pani dyrektor, dogadać się z pracownikiem, jeśli on zgadza się. Akurat pan przewodniczący Jaroszewski uznał, że lepiej nie chce iść do sądu, tylko woli dogadać się ze swoim pracodawcą, bo sprawy sądowe, tak jak w przypadku pana Ostrowskiego, trwają bardzo długo i nigdy nie wiadomo, czym się zakończą. Mogłyby zakończyć się przywróceniem do pracy. Panie prezydencie, nie do prawdy doszedł w tym momencie, tylko doszedł do wniosku, że woli rozwiązać umowę i w tym momencie zamknięte. Zamknięta jest sprawa. Doszedł do prawdy. Nie, doszedł do wyroku sądowego. A czy pan uważa, że wyrok sądowy jest złym wyrokiem? Nie, wyrok sądowy jest wyrokiem sądowym, który trzeba wykonać, pani przewodnicząca. Natomiast w przypadku pana Jaroszewskiego, no, donos, który pani zrobiła, skutkował z jednej strony wypowiedzeniem umowy dyscyplinarnym, ale w trakcie rzeczywistości pracodawca ma prawo dogadać się, wykorzystując także prawników, żeby było jasne, który płaci i dogadać się z pracownikiem. Ale pan zapłacił 200 tysięcy. Chciał dalej iść brnąć, wydać się. Komu zapłacił 200 tysięcy? Jeżeli mogę, drodzy państwo. Ja mogę to skomentować. Jeszcze bardzo. Jeszcze alienowana. Jedno pytanie. Tutaj, drodzy państwo. Jakie były koszty postępowania sądowego? Bardzo proszę, panie prezydencie, wspomniał pan o panu Jaroszewskim. Wiemy z wypowiedzi publicznych pana, że
no jak gdyby niefajne było to, że pan Jaroszewski otrzymał od razu wypowiedzenie tak bez rozmowy. Czy pan rozmawiał z panem Piotrem Ostrowickim przed wręczeniem mu zwolnienia dyscyplinarnego? Nie. Wcześniej kilka razy oczywiście rozmawialiśmy, natomiast w trakcie, w tym momencie, jeśli chodzi o wypowiedzenie, cała kontrola przebiegała pod przewodnictwem i później rozmowy z wiceprezydentem Siemiatkowskim. Czy według pana pan Jaroszewski nie popełnił żadnego błędu, a pan Ostrowicki popełnił błąd? Pan Ostrowicki nie chodził do pracy przede wszystkim. A pan Jaroszewski, chodził się do pracy. O błędzie, nie to kto chodził czy nie chodził. Nawet w sobotę, chodzenie z tego, co bądź wiem, nie chodzenie, sekundkę. Tak. Chodzenie bądź nie chodzenie do pracy nie jest przyczyną tylko i wyłącznie albo jedynym elementem zwalniania kogoś z pracy. Bez wątpienia tak, natomiast no, tutaj w przypadku jeśli chodzi nawet o błędy, no to błędy niekoniecznie muszą skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym. Panie prezydencie, w jakich godzinach pan pracuje? No najczęściej od godziny 7 do godziny, no między, kończę pracę około godziny, między godziną 17 a 20. Czyli nie ma pan godzinowego czasu pracy, tylko nie. Zadaniowy również. Tak. Mhm. Ale jestem w urzędzie właściwie codziennie. A jaki ma czas pan Ostrowicki? Zadaniowy czy godzinowy? W tej chwili godzinowy między 7.30 a 15.30. Dobrze. A niech pan sobie wyobrazi taką sytuację, kiedy w zakładzie, czyli w DPS-ie, bo to jest zakład pracy, trzeba traktować jako jego, jako dyrektora. Tak. Wydarzy się jakieś nieszczęście i on odpowiada za funkcjonowanie tej jednostki jako dyrektor. I nie wiem, ma, nie wiem, 7.30, 15.30, załóżmy jakieś godziny pracy ramowe. Tak. I gdyby się coś wydarzyło, na przykład o 20 w zakładzie pracy w DPS-ie i on nie ma prawa tam być, a odpowiada. Ma prawo. Pan powiedział, że ma godzinowy czas pracy. 15.30 ma być, natomiast w innych godzinach, jeśli jest taka potrzeba, oczywiście, że też. Wolno mu, tak, być? Oczywiście, że też. To dobrze, to są inne informacje niż my otrzymaliśmy, natomiast... Nie, za zgodą prezydenta Siemiatkowskiego oczywiście. Czyli natomiast ma zadzwonić do prezydenta momencie... Siemiatkowskiego i zapytać się, czy może pojechać do DPS-u, jak jest pożar? Nie, jak jest pożar, ma być. I sądzę, że nie tylko on. Panie prezydencie, a jaki. Nie wiem, co takie zabawnego w pożarze jest, pani przewodnicząca, ale absolutnie to nie jest zabawne. Jaki czas pracy mają prezesi pozostałych spółek, jednostek budżetowych? Czy zadaniowe, czy godzinowe? Czy mówimy tutaj w tym momencie o spółkach, czy o. Ale przed chwilą pan poruszył sprawę Jaroszewskiego. Spółki, jednostki miejskie. Pan przewodniczący Jaroszewski nie był prezesem, był pracownikiem spółki. Zupełnie pan nie wie, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że pan zarzuca, że poruszamy inny temat, innej jednostki, ale pan sam poruszył temat zupełnie niezwiązany z DPS-em. Ale to ja mogę odpowiedzieć. W przypadku prezesów jest zupełnie inaczej niż w przypadku dyrektorów. Dyrektorzy mają określony czas pracy w zdecydowanej większości, natomiast prezesi mają kontrakty, które są podpisane przez Radę Nadzorczą. Uważa pan, że pan dyrektor może wywiązywać się prawidłowo ze swoich obowiązków w godzinowym trybie czasu pracy od 7.30 do 15.30? Ja zakładam, że powinien wywiązywać się ze swoich obowiązków za każdym razem, naprawdę. I to bez względu, czy miał godzinowy, czy niegodzinowy czas pracy. Ma wywiązywać się ze swoich obowiązków, ma troszczyć się o przede wszystkim podopiecznych DPS-u. I to jest kluczowe. Do 15.30 jak widać z relacji... Ja przepraszam bardzo. Ja koniecznie muszę się wtrącić. I po prostu trudno. Ale króciutko, pani Kasiu, bo naprawdę nam się czas nie, skończył. Ja chcę tyle samo czasu, co moi poprzednicy i rozmówcy. Halo, równouprawnienie. Ja chcę wnioskować. Tak, tam będą nas oglądali. Bardzo proszę, ale będą pisali, państwo że macie dostaliśmy po dwie minutki dosłownie. Dobrze, ja proszę państwa, chciałam tylko zwrócić uwagę, bo nie wiem, w którym moment i w którym kierunku poszła ta rozmowa. Przepraszam, że będę w tym momencie, to nie jest to, że się chwalę, czy jestem nieskromna. W firmie, w której... Dziękuję. I w firmie, w której pracuję, piastuję stanowisko dyrektora ekonomiczno-finansowego. Moje godziny pracy są pomiędzy godziną 7 a godziną 15. Dokładnie tak. Proszę państwa, myślę, że to nie jest naiwność, ale jeżeli w mojej pracy dzieją się rzeczy, które wymagają mojej obecności, choćby o godzinie 16, 17, 18, 20, to ja tam jestem. Ja sobie te godziny odbiorę, coś zrobię, to nie ma problemu. Tylko ja czuję się odpowiedzialna za swoje stanowisko pracy i za ekipę, która mi podlega.
Więc nie wiem, po co już później ta pięknie rozmowa. Pani mówiła o kwestii odpowiedzialności i obecności w tym momencie jest czymś naturalnym. Więc, dyrektora. Bo zaczęliśmy po prostu tak naprawdę zupełnie na inny temat rozmawiać. Ta rozmowa chodziła o to, żeby publicznie wybrzmiało, że pan Ostrowicki poza wyznaczonymi godzinami pracy może przebywać w jednostce, bo tego oczekują jego podopieczni, z którymi również rozmawialiśmy. Pan Jacek, króciutko. Króciutko, to znaczy, ja tu też się zgodzę. Dyrektor nie ma określonych czasów pracy. To jest, dla mnie jest absolutnie normalne, że po prostu jest zawsze. Jest zawsze. On ma godziny urzędowania. Tak, jak najbardziej. Pięknie, natomiast, dokładnie tak. Tak, urzędowania. Natomiast w pracy jest, przykro mi, 24 Pani godziny na dobę. Zawsze, a wcześniej zawsze. Była do czynienia, że nigdy. Tak? Ja co prawda miałem tylko 3 dni i udowodniłem, że 3 dni go nie było, bo tyle monitoring rzeczywiście był zgrany. No tak, ale reszty nie potwierdzał nie tego wyroku. To znaczy, jeżeli ani rozmowa z panem Piotrem. Jeżeli w trakcie tych 3 dni wykonywał obowiązki związane z DPS-em poza DPS-em, no uważam, powiedzmy, naszym słuchaczom, czytelnikom, że to był okres przed świętami wielkanocnymi. Pan Piotr, z tego co z nim rozmawialiśmy, był zaproszony na różne spotkania związane właśnie ze świętami. Jak widać, ten temat jest całe naprawdę dnie. Bardzo... Rzeczywiście imponujący. No nie wiemy tego, czy całe dni. Całe, bo niestety... nie było go w ogóle w pracy w tych dniach. 3 dni było zgrane. Szkoda, że jeszcze raz powtórzę, że ten monitoring nie został zgrany powiedzmy miesiąc. Wtedy mielibyśmy jeszcze ciekawszą, sądzę, dyskusję i rozmowę. Natomiast mam nadzieję, że pan dyrektor pewne rzeczy też się nauczył. I w tym momencie ta odpowiedzialność za pełnioną funkcję i za pensjonariuszy będzie zupełnie inna niż 3 lata temu. Oby. I życzymy tego pensjonariuszom, sobie, mieszkańcom, wszystkim. I po prostu szczęśliwy koniec. No wiadomo, że kwestia tam finansowa troszeczkę jest boląca, ale proszę państwa, szczęśliwy koniec, pensjonariusze są zadowoleni. Jest fajnie. Czyli z tego wynika, że pensjonariusze są zadowoleni z takiego obrotu sprawy, tak? No, znaczy, ale my będziemy nie, zadowoleni znowu, na pewno. Jeden dyrektor, jedna także... osoba odpowiada, jedna osoba ciągnie, przepraszam za kolokwializm, ten wózek, więc... Jest odpowiedzialna po prostu. Dokładnie, niech tak będzie. I niech tak będzie, niech się dzieje jak najlepiej. I niech zakończy się wojenka, która nam nie pozwala dojść do głosu. Tak jest. Dziękuję państwu, Jacku, bardzo za obecność. Wiem, że ten temat jeszcze mógłby pewnie potrwać chwilkę, ale czas nam się skończył. Dziękuję. Moimi gośćmi byli dzisiaj pan Andrzej Nowakowski. Dziękuję bardzo. Pani Katarzyna Wiśniewska. Nieusatysfakcjonowana czasem, ale dziękuję uprzejmie. Pan Jacek Grudzieniec. Dziękuję bardzo. I pani Wioletta Kulpa. Dziękuję serdecznie. A pana prezydenta trzymamy za słowo, że to nie ostatni raz w naszym programie. Zapraszamy już za tydzień do przekroju tygodnia.